Cześć kochani, ja jestem Dorota, witam Was na kanale Dorota's Freaks. Dzisiaj witam Was w dość wyjątkowym materiale. Jestem bardzo zmęczona, a bardzo chcę dobrać się już do tego, co tutaj mam. Ale żeby wszystko dla wszystkich było jasne, to już opowiadam, o co chodzi. Marka kosmetyczna NYX organizuje co roku wielkie, wspaniałe wydarzenie w świecie makijażowym, a mianowicie NYX Face Awards. W Polsce jest to drugi raz, kiedy ten konkurs ma miejsce i ja szczęśliwie, co jest dla mnie po prostu, jestem po raz drugi w dwudziestce, w finałowej dwudziestce tego konkursu, co jest przeogromnym wydarzeniem, wyróżnieniem też. Poszczegóły oczywiście odsyłam Was na stronę tego wydarzenia, tam jest cały regulamin, timeline i tak dalej. Ja będę się już streszczać. A więc to, co w tym momencie najważniejsze, to po każdym etapie uczestnicy dostają wielką pakę produktów, aby to właśnie nimi wykonać kolejne zadanie konkursowe. Ale zanim przejdę do pokazania Wam, co tutaj jest, chcę Wam ogromnie podziękować za przeogromne wsparcie, dużo bardzo gorących komentarzy i za to, że jesteście ze mną i trzymacie kciuki. Mam nadzieję, że ten autofokus, który co chwilę mi tam skrzeczy, nie będzie nam bardzo przeszkadzał. Pierwszy raz nagrywam z autofokusem. Zobaczymy, jak to będzie. Face czarty! Ona jest cała w brokacie. Ja wiem, że NYX kocha brokat. Ja też, serio. Ale nie wiem, czy aż tak. Oż. Serio! To normalnie pachnie. Sama natura. Są gąbeczki. I w ogóle wszystko jest pokryte tym pyłkiem zielonym z mchu. No i kochani, muszę Wam przecież oczywiście jeszcze powiedzieć, chociaż może już wiecie, jaki jest temat zadania, które mamy do zrealizowania w kolejnym etapie. A ten temat to Nature Goddess. Czyli po naszemu bogini natury. Temat podoba mi się, naprawdę bardzo mi się podoba, natomiast teraz mam taki młyn w głowie. Tyle mam pomysłów naraz, muszę je, wiecie, odrzucać, selekcjonować. Teraz pozostaje mi już tylko brać się do roboty, projektować, wymyślać i oczywiście tworzyć i nagrywać. Ja mogę tylko powiedzieć, że na 100% dam z siebie wszystko, tego możecie być pewni i mam nadzieję, że efekt Wam się spodoba. Nie wiem, czy to widzicie, ale jest już bardzo późno, jestem skrajnie zmęczona, chociaż pewnie z podekscytowania nie zasnę dzisiaj, ale muszę się wreszcie położyć. Buźka!